Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie audycja na temat dosyć ważny, istotny, który jest przedmiotem wielu pytań i wielu zagadnień dotyczących młodych operatorów, pilotów w niektórych krajach zwanych. A mianowicie, czy wykupić dla swojego pierwszego drona DJI Care Refresh? Niektórzy mówią refresh, niektórzy mówią care, ale chodzi o to samo, czyli gwarancja, która pozwala nam w ciągu roku wymienić dwa razy drona, który uległ uszkodzeniu, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Oczywiście gwarancja DJI Refresh jest nieco inna niż gwarancja producenta, bo nasza gwarancja Care Refresh, ona obejmuje głównie nieszczęśliwe wypadki, natomiast gwarancja producenta obejmuje wady materiałowe. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób działa DJI Care Refresh? Jeżeli wykupimy za 1/10 mniej więcej wartości naszego drona, czyli w przypadku Mini to jest około 39 dolarów czy euro, u nas to jest pewnie około 180 zł, to jest ta wartość, mamy w tym momencie w ciągu jednego roku prawo do dwóch wymian tego drona, aczkolwiek one też wymagają dopłaty i to jest dopłata rzędu 12-15% mniej więcej. No dobra, i teraz jak wygląda scenariusz, bo można dużo opowiadać teoretycznie, ale trzeba pokazać przypadek z życia wzięty. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupujemy sobie pierwszego Mavica Mini, no i jesteśmy nieco przytłoczeni tym wszystkim, co może nam się wydarzyć. Wiatr, deszcz, druty, gałęzie, drzewa, obiekty inne i tak dalej, zakłócenia w mieście, utrata sygnału. Może być różnie, prawda? Więc w ciągu 48 godzin od aktywacji, czyli od czasu, kiedy kupimy, ale kiedy aktywujemy tego drona, kiedy go rozpakujemy, podłączymy do aplikacji, uruchomimy kontroler, ściągniemy apkę, uruchomimy go i aktywujemy. Czyli od 48 godzin od tego czasu mamy na zarejestrowanie i wykupienie DJI Care Refresh. I później przypisujemy numer seryjny drona do numeru seryjnego właśnie ubezpieczenia. Czyli tutaj mamy właściwie tylko, ten system jest tak prosty, że kojarzymy dwa numery. Numer seryjny i numer ubezpieczenia. I teraz pokażę wam, gdzie znaleźć numer seryjny. Najłatwiej jest znaleźć na pudełku, jak mamy kod paskowy i tutaj są kody UPC, to tutaj mamy też serial number właśnie na samej górze. I tutaj sobie zczytacie ten kod. W niektórych dronach też widać to dosyć wyraźnie. Jeżeli macie na przykład nowego Mavica Air, wystarczy wyciągnąć baterię i w tej komorze pod baterią jest też tabliczka i tam mamy numer seryjny właśnie naszego drona tutaj. Natomiast w Mavicu Mini z samym dronem jest trochę kłopot, bo ten numer jest do szczytania, ale on jest bardzo malutki. A tu trzeba przyświecić, wziąć lupę, bo on jest tutaj pod klapką właśnie w tym miejscu. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można znaleźć. Możemy znaleźć w aplikacji. Jeżeli wejdziecie do aplikacji, tam jest główne menu, czyli te trzy kropeczki po prawej stronie i ostatnie menu po prawej stronie About. Tam jest też numer aircraft, serial number. To jest właśnie numer seryjny. Po wykupieniu mamy ubezpieczenie, które obowiązuje rok. I teraz uwaga, bo są ciekawostki. Po pierwsze, mamy w ciągu tego roku dwie naprawy gwarantowane i właściwie to jest wymiana na nowy dron, czy w pełni sprawny. Więc jeżeli go rozbijecie, swojego drona, to dostaniecie jednostkę zwykle nową. Serwis ma w swoich zasobach właśnie takie nowe egzemplarze, czy prawie nowe, na przykład pochodzące ze zwrotu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, co niewiele osób też wie, że możemy przedłużyć DJI Care Refresh. I teraz uwaga, jeżeli została wam jeszcze jedna wymiana co najmniej, a już ten czas się kończy DJI Care Refresh ten rok, możecie przedłużyć na następny rok właśnie DJI Care Refresh. To jest na stronie DJI.com, na stronie ubezpieczenia w FAQ, czyli w pytaniach i odpowiedziach. W tej rubryce można znaleźć właśnie tę opinię. I teraz jakie jest pytanie, brzmi, czy warto ubezpieczyć drona, kiedy go ubezpieczyć i co obejmuje. Ja poprosiłem o opinię jeszcze eksperta, poprosiłem o opinię Dominika, który za chwilę się wypowie na ten temat. Powiem wam tylko tyle, że przede wszystkim ubezpieczenie nie obejmuje baterii, nie obejmuje też kontrolera, więc de facto mamy tylko i wyłącznie ubezpieczenie tego to
egzemplarza. Natomiast, co jest też ciekawe, że głównym tutaj kosztem jest kamera. I jeżeli faktycznie czujecie niepokój, że rozwalicie kamerę, to wtedy warto takiego drona ubezpieczyć. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że za jakiś czas, za 2-3 miesiące będą dostępne części zamienne, można będzie ściągnąć części właśnie do niego i taka naprawa, po pierwsze, nie będzie mocno skomplikowana, ale odradzam naprawianie samemu dronów na gwarancji. Natomiast też nie będzie specjalnie kosztowna. Na dzisiaj ta cena nie jest aż taka wygórowana, bo to jest mniej więcej 179 zł czy 39 euro, więc dla świętego spokoju polecam, żeby sobie wykupić, szczególnie jak jest to dla Was pierwszy egzemplarz, pierwszy dron, gdzie dużo stresu jest. A druga sytuacja, kiedy warto wykupić, jeżeli macie tematy trudne, czyli są zlecenia tam, gdzie jest ciasno, tam, gdzie są zakłócenia, tam, gdzie są bardzo trudne warunki, dużo jest na przykład przeszkód typu lampy, druty, drzewa, a chcecie, czy jesteście zmuszeni do wykonywania ujęć, bo taki macie temat i ten temat jest wartościowy i trzeba go zrealizować. Albo warunki są trudne pod tym kątem, że jest na przykład ciężkie warunki atmosferyczne, wiatr i tak dalej. W tym miejscu zawsze wieje albo dużo ptactwa występuje, co też niektórzy koledzy pamiętają. Zdarzają się też takie przypadki, o tym trzeba wiedzieć przy DJI Care Refresh, bo tutaj ja nie będę Wam recytował tych wszystkich formułek. Każdy, jeżeli chce, to może przeczytać dokładnie na stronie DJI, o co chodzi. Ważniejsze są dla mnie te interpretacje z życia i żeby uzyskać zwrot ubezpieczenia, czy zwrot tego wraku całego, trzeba go dostarczyć. Zatem, jeżeli na przykład nam utopił się dron, niestety nie otrzymamy takiego zwrotu czy nowego egzemplarza. Natomiast też są takie przypadki trudne, kiedy na przykład lataliśmy wbrew instrukcji obsługi albo byliśmy na przykład nietrzeźwi, albo naruszaliśmy prawo. O tym też trzeba pamiętać, że są takie zapisy na stronie. Więc to jest też tak, że nie do końca ta gwarancja pokrywa wszystko, bo może się okazać, że na przykład lataliśmy na aplikacji Litchi i tutaj nam flight logi nie pokażą danego przelotu. To kwestia już serwisu i jego dobrej woli interpretacji, co się może wydarzyć. Także w dwóch przypadkach na pewno warto zarekomendować DJI Care Refresh. Po pierwsze wtedy, kiedy to jest Wasz pierwszy dron i faktycznie macie stres, nie ma Wam kto pomóc, jesteście sami zostawieni z tym dronem i może się zdarzyć wtedy wszystko w tych pierwszych tygodniach. A druga rzecz to jest właśnie wtedy, kiedy macie ciężkie zlecenia. I uwaga, ktoś powie, no dobra, ja mam ciężkie zlecenia, ale one się dzieją, nie wiem, pół roku po zakupie drona, na przykład Mavic'a 2 Pro, który jest cennym dronem, nie? Albo Inspira. Mam pół roku po zakupie, albo rok po zakupie. Rok to może trochę za dużo. Ale jest jeszcze szansa, i o tym za chwilę powie Dominik, na to, żeby nagrać film weryfikacyjny, przesłać do DJI i w ten sposób można właśnie też aktywować DJI Care Refresh i można wykupić już po upływie tego terminu 48 godzin. Natomiast jeszcze, jest parę takich niuansów typu, jest to regionalna gwarancja, nie obejmuje wszystkich krajów, głównie obejmuje te kraje bardziej, można powiedzieć, zamożne, ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale te bardziej cywilizowane kraje, USA, Unia Europejska, Szwajcaria, Norwegia, Kanada, Wielka Brytania, do tego Japonia, Chiny, Mainland, więc widać, że nie wszystkie kraje są objęte refresh. Jest to gwarancja regionalna i zwykle trzeba ją wykupić tam, gdzie się kupiło swojego drona w tym regionie i tam jest też honorowana. Jeżeli kupiliście drona na AliExpressie, to trzeba tam też zarejestrować Care Refresh i w przypadku wymiany trzeba się już ukłonić do kuriera, żeby Wam, czy do pośrednika, który załatwi Wam transport i takie rzeczy na miejscu. Więc to jest mniej więcej tyle. Oczywiście jest trochę niuansów i jest trochę różnych opowieści na temat Care Refresh. Na pewno ktoś, kto miał to uczucie, bo ja już miałem parę razy takie uczucie, że aha, właśnie jestem na krawędzi utraty paru tysięcy złotych, albo miałem jakiś wypadek niespowodowany w ogóle z mojej winy, albo nagle pojawiły się w centrum na przykład Warszawy czy Krakowa ptaki, i to w takich ilościach, że to były kosmiczne ilości. Albo nagle robiłem fajne ujęcia i zerwała się bryza mocna, czy wiatr,
czy nagle fala nad Atlantykiem przybrała mocno na sile i ta fala osiągnęła, nie wiem, 5-7 metrów. Więc tych przypadków, gdzie carry fresh może obowiązywać, jest dużo i należy się zastanowić spokojnie, trzeba też wiedzieć i być świadomym, że coś takiego mamy do dyspozycji. A teraz słuchajcie, oddaję głos Dominikowi. Ja zapraszam i witam go na moim kanale. Polecam również zakupy, słuchajcie, no co jest ważne, tam, gdzie mamy do dyspozycji przede wszystkim serwis. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, a teraz czas na Dominika. Dużo ludzi kupuje Kera. Zazwyczaj są to ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę lub operatorzy, którzy już mają jakieś doświadczenia za sobą. No i wiąże się to z ryzykiem oczywiście, że sprzęt może ulec rozbiciu, czyli jeżeli latamy odważnie lub robimy bardzo dużo produkcji, wtedy na Kera jest bardzo dużo zamówień. Jeżeli ktoś dopiero co kupuje swojego pierwszego drona, też Kera bierze z tego względu, że ma tą ochronę, jeżeli go rozbije sam i będzie miał oczywiście jego wrak, no to dostanie drugi. Ker obejmuje tylko i wyłącznie drona, nie obejmuje to kontrolerów, nie obejmuje to baterii. Znaczy oczywiście, jeżeli uszkodzimy drona z baterią, DJI nam go wymieni z baterią, natomiast nie możemy sobie samej baterii bez drona wymienić na Ker. Tak samo jak DJI Care i tak samo wszystkie drony DJI wymagają aktywacji. Jeżeli tego nie aktywujemy, no to jest to nieruszone. Dając przykład, możemy sobie kupić dzisiaj drona, zamknąć go na 2 miesiące w szafie i póki go nie aktywujemy, nie odpalimy, nie połączymy z aplikacją, na niego nie będzie ani biegła gwarancja, ani nie będzie widoczny jako używany. Gwarancja biegnie zawsze od momentu aktywacji, a nie zakupu. Co do aktywacji Kera, to bezproblemowo zawsze możemy to zrobić w przeciągu 48 godzin od aktywacji drona. Jeżeli ten czas minie, czyli aktywujemy drona, miną nam 2 dni, żeby tego Kera sobie wykupić, musimy niestety nagrać film weryfikacyjny, który potwierdzi, że od nowości jeszcze z tym dronem się nic nie stało, jest w pełni sprawny, nagrywa, lata, no i wtedy DJI nam odblokuje znowu tą możliwość, abyśmy go ubezpieczyli. Jest to bardzo prosty filmik, można to zrobić samemu, a można też to zrobić w 2 osoby najłatwiej. Wystarczy pokazać numery seryjne do kamery, pokazać cały etap przygotowania do lotu, lądowania, powrotu do domu, wszystkich systemów, no i wylądować. Jeżeli ten film przebiegnie pomyślnie, nie będzie montowany ani przerabiany, DJI bez problemu nam rozpatrzy to pozytywnie. Mamy takie filmy na stronie, nagrywamy je bardzo często i w każdej chwili możemy udostępnić pokazowo taki materiał.